bar, kamery, raz, raz. Dzień drugi. Przepakowanie. Ciekawe, czy to zjemy z tym. Pyszne śniadanko, fasola i ryż. Ponownie dzień dobry. Wygląda jak ćwok chyba, dobra. Lucek chodzi już po jakimś nasypie. Idziemy sobie dzisiaj zwiedzać trochę miasto, bo wczoraj nie udało nam się zbyt dobrze tego zrobić, albowiem nawaliliśmy się trzema browarami, co zasadniczo nie jest aż takie dziwne. Pogoda jest taka sobie, jest nie za bardzo zimno, nie pada, także da się chodzić. Ruszamy na podbój Longyearbyen, porobimy trochę zdjęć, a jutro będziemy już wyjeżdżać poza miasto, konkretnie do Barentsburga, także atrakcji jak na razie co niemiara. Kręcimy się, żeby nie było, że nie byliśmy na miejscu. Oczywiście Lucek mógł tą tablicę machnąć bejcą w 10 minut, ale nie, to jest prawdziwe Longyearbyen. A jeszcze za mną jest taki moloch, jak widać. Przypłynął pewnie niedawno. Podejrzewamy, że zwiększył populację miasta o 1/4 albo coś koło tego. Także mam nadzieję, że nie wykupili nam całego alkoholu. Zmierzamy przez Longyearbyen. Zasadniczo idziemy po browary oczywiście, ale musimy się załatwić. Generalnie musimy je kupić przed 18, bo inaczej zamkną nam tą sekcję i nie będziemy mogli ekonomicznie chlać aż do jutra. Później pewnie sobie machniemy się jeszcze kawałek dalej za miasto, mając ochotę na spotkanie z reniferami, nie mamy innego wyboru, bo dzisiaj jest tyle turystów na mieście, że wszystkie zostały przepędzone, albo się po prostu przestraszył i uciekł. Jemy budżetowy obiad. Kanapki przecenione, bo nie świeże, najlepsze. I serek norweski, który odkryła przede mną moja Beata. Mamy jeszcze browary, oczywiście. Drugą przecenioną kanapę. I coś jeszcze mamy? Chyba nic więcej nie mamy. Kole mamy, no bo czymś to trzeba popić. Tak naprawdę zapłaciliśmy około 100 zł, a mamy kanapkę i kawałek sera, ale no cóż, Norwegia. Wczoraj, ale ja nie mam przy nim zdjęcia i było jakoś tak dziwnie i zimno i nam się nie chciało, więc idziemy do niego jeszcze kawałek. Zaraz wam pokażę, gdzie on jest, skurwysyn. To jest kawałek stąd. O tam o. Gdzie jest ten autokar biało-niebieski. Także myślę, że będziemy tam w przyszły czwartek, zrobimy sobie zdjęcia i wracamy. No widoki są po prostu zapierające te w piersi. Tak sobie poszedł dołem, także mogę sobie pozwolić na chwilę tkliwej zadumy nad egzystencją i piękną górskiego krajobrazu. A niemniej jednak, pomimo tego, że nogi wchodzą mi w dupę od tego chodzenia, to muszę powiedzieć, że jestem pod niesamowitym wrażeniem tej wyspy. Jesteśmy trzeźwi, więc jest to jakiś awans.
zarówno kondycyjny, jak i społeczny. Natomiast zamierzamy zmienić ten stan rzeczy. Walniemy sobie 3 piwka przed wieczorkiem. Gdybyście nie widzieli po niebie, bo przecież to jest oczywiste, jest już 21, tak? 21.30. Zmierzamy na kemping, a jutro płyniemy sobie do Barentsburga.